Kojarzysz coś takiego jak fotogrametria? Ogólnie chodzi o to, że biegasz z aparatem i robisz zdjęcia przedmiotom, żeby później wsadzić do komputera i stworzyć z tego mega realistyczny model 3D do wykorzystania w Blenderze, Unrealu albo w Unity. Przez dłuższy czas robiło się to głównie przy pomocy drogich aparatów z mega dużą rozdzielczością, ale teraz pojawia się coraz więcej aplikacji pozwalających robić dokładnie to samo od razu na twoim telefonie. Ale o co w ogóle chodzi w fotogrametrii? Założenie jest takie, że bierzesz aparat i robisz zdjęcia jakiemuś przedmiotowi. Po wybraniu odpowiedniego obiektu i zrobieniu mu zdjęć z każdej strony, przychodzi czas na obróbkę tych danych. Często robi się to w takich programach jak Reality Capture albo Meshroom. Zazwyczaj takie przetwarzanie danych trwa dosyć długo i wymaga całkiem mocnego komputera. Ale ostatnio pojawia się coraz więcej, coraz lepszej jakości aplikacji, które umożliwiają przejście przez dokładnie ten sam proces, tylko z użyciem twojego telefonu. Niedawno na Androida wleciała aplikacja Reality Scan, która wcześniej była dostępna tylko na iPhony. Dzięki MLord za info. Więc skoro mam telefon z Androidem, to trzeba to przetestować i porównać do podobnych apek. Na warsztat wziąłem właśnie Reality Scan od Epic Games, Polycam i Kiri Engine. Wszystkie są darmowe i wszystkie dostępne do pobrania ze sklepu Play. Linki wrzucam do opisu. Mimo że pobieramy je za darmo, to Polycam i Kiri Engine mają wersję premium, do których możemy się ulepszyć, jeżeli wystarczająco nam się spodoba ta zabawa. W Reality Scan natomiast nie znajdziemy żadnych opcji zachęcających do wydania pieniędzy, co na sam początek można zaliczyć jako plus. Znaczy, przynajmniej ja nie znalazłem takich opcji. Okej, ale jak te aplikacje w ogóle działają? Zacznijmy może od Kiri Engine. Po odpaleniu trafiamy na główną stronę z naszymi poprzednimi skanami i możemy rozpocząć nowy skan, klikając na tego plusa na dole. Po tym od razu przechodzimy do mięska, czyli zaczynamy nawalać zdjęcia ze wszystkich możliwych stron. Zazwyczaj robi się to w okręgach i pod różnymi kątami, żeby uchwycić jak najwięcej detali. Tak jak widzisz, z lewej na dole mamy limit, który blokuje nas na maksymalnie 70 zdjęciach na obiekt. W płatnej wersji można ten limit oczywiście zwiększyć, ale porównuję tutaj wersję darmową, więc poczekaj chwilę, a ja ponawalam resztę zdjęć. Gdy wszystko się uda, po prostu nazywamy jakoś ten projekt i wybieramy ustawienia takie jak gęstość geometrii, jakość tekstur czy format. Nie ma tu w sumie nic skomplikowanego. No i to tyle. Klikam upload, czekam aż się wyśle i przetworzy i finalnie dostałem coś takiego. Fajnie, że od razu w apce jest możliwość przycięcia tego obiektu, bo oczywiście jak przy każdym skanie dostajemy tutaj masę dodatkowej przestrzeni, której raczej nie potrzebujemy, więc możemy ją zwyczajnie usunąć. Do porównania jakości modeli przejdziemy za chwilę, bo teraz czas na Polycam. Tutaj jest dokładnie ten sam myk. Jesteśmy na stronie głównej, klikamy plusik i możemy zaczynać cały proces, ale jest jednak mała różnica. Zamiast klikać za każdym razem, gdy chce się zrobić zdjęcie, to zwyczajnie chodzimy dookoła obiektu, a aplikacja z automatu co jakiś czas robi fotę. Przyznam, że całkiem wygodne rozwiązanie, mimo że traci się jednak trochę kontroli. Nie ma tutaj też limitu zdjęć, ale poza tym praktycznie wszystko działa tak samo. Ostatecznie zrobiłem coś około 150 zdjęć. Wybieram detale na full i przesyłam. W czasie, gdy to się przetwarza, możemy ogarnąć ostatnią apkę, Reality Scan. Jak widzisz, tutaj też jest ultra podobnie. Strona główna, plusik i zaczynamy. Ta aplikacja jest o tyle inna, że fajnie wizualizuje ci to, co tworzysz. Każde zdjęcie, jakie zrobisz, zapamiętuje swoją pozycję w świecie i cały czas jest widoczne. Domyślnie te ujęcia są szare, co nam mówi, że aktualnie się przetwarzają, ale gdy się przetworzą, zmienią kolor i zobaczymy takie kropki na obiekcie. Im więcej kropek i im bardziej zielone, tym więcej detali na naszym skanie. Czyli gdy zrobimy sobie rundkę dookoła przedmiotu, to będziemy mogli zobaczyć, czy wszystko jest ok i czy są jeszcze jakieś obszary, gdzie powinniśmy robić więcej zdjęć. Widzę, że u góry mamy mało kropek, dlatego zrobię jeszcze jeden przelot od góry. Co jakiś czas można się też przybliżyć, żeby złapać te mniejsze detale. No i po zrobieniu około 150 zdjęć, mój obszar zrobił się prawie cały zielony, więc przechodzę dalej. Teraz po prostu przycinam całość, żeby pokazać, co mnie interesuje. Później nazywam projekt i przesyłam. Po ogarnięciu wszystkiego możemy zobaczyć, co nam z tego wyszło. Tak prezentuje się to ognicho w apce, ale może zróbmy jakieś lepsze porównanie. Wrzucę to do Blendera i zobaczymy, jak to naprawdę wygląda. Kiri i Polycam dały mi linka, z którego mogłem pobrać mój projekt, a Reality Scan z automatu wrzuciło mój model na Sketchfaba. To jest taka strona do publikacji modeli 3D, którą również posiada Epic Games. Model jest oznaczony jako prywatny, więc na spokojnie, nikt go nam nie ukradnie. Wystarczy kliknąć pobierz i za chwilę będziemy go mieli w Blenderze. No i cyk, importuję wszystko. Ustawię mniej więcej w tej samej pozycji i ponownie utnę obszary, które nas nie interesują. Robię to po prostu wchodząc w tryb edycji, zaznaczając wierzchołki w wireframe view i na końcu wciskam delete, żeby je usunąć. Teraz mamy coś, co można już porównać. Od lewej mamy Kiri Engine, na środku Polycam, a z prawej Reality Scan. No i teraz, które według ciebie wygląda najlepiej?
A, no i zarzucę jeszcze info o ilości ścian. Polycam ma zdecydowanie najmniej detali w samej geometrii, ale patrząc na jakość tekstur, to według mnie najlepiej wypada Reality Scan i właśnie Polycam. Chociaż trzeba pamiętać, że Kiri Engine nie pozwolił mi zrobić więcej niż 70 zdjęć, więc miał praktycznie dwa razy mniej danych. Jeszcze dobrze zobaczyć, jakie tekstury dostaliśmy z każdego z tych programów. Kiri zrzucił mi tylko Base Color, Reality Scan Color i Normal Mapę, a Polycam Color, Normal Mapę i Ambient Occlusion, więc można powiedzieć, że pod tym względem prowadzi. No to co? Przyszedł czas na ostateczny test. Wrzućmy to do Unreal Engine. I kolejne porównanie, tym razem już w akcji. Zaczynamy od Kiri Engine, później mamy Polycam, a na końcu Reality Scan. Dla mnie Kiri Engine jednak odpada, podobnie zresztą jak w poprzednim teście, ale możemy to zrzucić na zbyt małą ilość zdjęć. Reality Scan i Polycam są według mnie bardzo blisko i szczerze mówiąc ciężko by mi było wybrać jednego zwycięzcę. No i tak to wygląda. Zeskanowaliśmy jeden obiekt trzema darmowymi aplikacjami na telefon i dostaliśmy naprawdę fajne rezultaty, które można by było użyć w jakimś projekcie. Zamiast męczyć się z modelowaniem tych wszystkich szczegółów i później to jeszcze teksturować patrząc na te malutkie detale, możemy po prostu wziąć telefon, nawalić trochę zdjęć i gotowe. Oczywiście, żeby wrzucić to do gry, przydałoby się zmniejszyć ilość ścian na tych modelach albo włączyć Nanite w Unreal Engine, ale to już zupełnie inna sprawa. To co? Zmotywowałem Cię do przetestowania tego samemu? Daj znać w komentarzu, która apka wydaje się najlepsza i czy sprawdzisz jedną z nich na własną rękę.